Isabel, quiero hablar contigo. Chcę porozmawiać. ¿Es cierto lo que acabo Dowiedziałam de... się czegoś. ¿Qué cosa? Czego? Que Valeria y Salvador mantenían... Valeria y Salvador mieli romans i chcieli uciec. Y al parecer los Widzę, że w tym domu nic się nie ukryje. ¿Y por qué les impedí? Dlaczego ich powstrzymałaś? Yo no les impedí absolutamente. To nie tak. Simplemente evité. Nie chciałam, żeby Valeria popełniła głupstwo. Wybacz, ale nie masz prawa się wtrącać. Valeria jest moją kuzynką. Miałam siedzieć z założonymi rękami i patrzeć, jak marnuje sobie życie. Jest dorosła i może podejmować własne decyzje. A ty nie masz prawa się wtrącać. Raczej ty nie powinnaś, to nie twoja sprawa. Przez ciebie jest teraz w tym stanie. Wybacz, ale kogo bronisz? Valerii czy Salvadora? A Valeria o a Salvador? Mira, Isabel. Yo no conozco nie znam tej sprawy. Ale jestem pewna, że Salvador nie miał złych zamiarów. Gdyby miał dobre, powiedziałby o wyjeździe. Nie musiałby organizować ucieczki. Nie osądzaj go z góry. Nie zależy ci na zdrowiu Valerii. Zgodziłam się, żeby Salvador pracował w fabryce. Ale nie zamierzam znosić go w moim życiu, a także w życiu moich bliskich. Nie zrobił nic złego. Ma prawo zakochać się w kim chce, a ty nie masz prawa mu tego zabrać. Nie znasz go. Ufasz mu całkowicie. Ale powinnaś przejrzeć na oczy. On skrzywdzi także ciebie. Ángela, proszę, nie kłóć się z Isabel. Antonio, por favor. Twój mąż wie, co mówi. Powinnaś go posłuchać. Wtedy uniknęłabyś problemu. Nic mi nie mówisz i na dodatek bronisz Isabel? Przestałeś mi ufać? Chcę cię chronić. Kochanie, w tym stanie powinnaś o siebie dbać. Wiem. Jutro porozmawiam z Salvadorem. Niech mi to wszystko wyjaśni.